dzisiejszym odcinku trafiłem do przeklętego Minecrafta. Nie wiem totalnie, co się dzieje w tym świecie, bo wszystko, co tutaj dzisiaj zobaczę, jest totalnie dziwne. Widzicie mnie, widzowie, na tym ekranie? No, ja na początku, jak odpaliłem ten świat, to nie widziałem się, ale po chwili, jak się przyjrzałem, to jednak widzę. Jestem tam taki malutki na dole. Takich dziwnych akcji dzisiaj będzie zdecydowanie więcej, więc widzowie, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jak chcecie kolejne takie odcinki, a my zobaczmy, co jeszcze kryje ten dziwny, przeklęty Minecraft. Jak widzicie, widzowie, ja normalnie widzę z wysokości drugiej kratki, ale mimo wszystko jestem tam na dole taki malusi i dodatkowo, jak widzicie, jestem zamknięty w jakimś totalnie dziwnym domku z bedroka. Mamy tu jakieś skrzynki, wykrojona dynia. Okej, bo weźmy to wszystko, bo nie wiem, czy nam się to przyda, czy nie. Tej skrzynki to w ogóle nie mogę otworzyć, bo jest zablokowana obsydianem. W piecu nic nie ma, tutaj też nie, tutaj też nie. Dobra, wyjdź. Siema, kolego. Dzień dobry. Co tu się wyprawia? Dlaczego ta wiedźma ma głowę tak odczepiony? Au! Kurde, nie bij mnie! Ale mnie zaskoczyła, ty nie spodziewałeś się. Tyle czasu mnie nie biła, to myślę, że w ogóle nie będzie chciała. Ej, dobra, no nie, no ja tak sobie nie wyobrażałem naszej znajomości na początek. Dobra, gin! Co jest? Dlaczego? Tu jest jakaś ta świnia, która... A, dobra, zniszczył mi się miecz, zniszczył mi się miecz, zniszczył mi się miecz. Przecież to był diamentowy miecz, dlaczego on mi się tak szybko zniszczył? Co tu się wyprawia? Co to jest za świat? Dlaczego tutaj... Dobra, myślałem, że ten dom się... Ten dom się ruszył, faktycznie! Ała, no nie, no bo biegnie do mnie ta wiedźma, zaraz mnie zabije. Ała! Bije... Czemu ta trawa jest do góry nogi? Dobra. Ten świat, co tu się wyprawia? Dlaczego te bałwany są tak wysokie? Co tutaj się dzieje? Ulepszone mięso zombiaka. Ała, no nie bij mnie! Co tu się wyprawia na tym świecie? Dobra, te drzewa zaczęły rosnąć teraz. I latające squidy są. I goni mnie dalej ta wiedźma obrzydliwa. Co tu się wyprawia? Ej, to jest najdziwniejszy świat, na którym byłem, naprawdę. Nie wiem totalnie, co to jest, ale... Ja dostaję masę efektów. Ciągle, jak idę przez tego Minecrafta, dostaję masę efektów i ciągle mnie coś bije. Co tu się wyprawia? Jaki kurde... Pa, jak tu wygląda, jak taki kurczę, wiecie, zawodnik, taki kurczę, ale ci zarabalne w nos. Jest nagle taki chudy. Pa, wow! Ale silny dalej jest, parę w łapach ma. O Jezu, się popłakałem. Dobra, zobaczmy, co tu jeszcze jest, bo... Gdzie ja się nie obrócę, to się coś dziwnego dzieje. Co z tą krową jest nie tak? Przecież to wygląda jak jakiś odrzutowiec. Co jest trzygłowy Enderman? Stop, stop, przystopujmy lekko tą karuzelę śmiechu. Proszę, bo już nie mogę wytrzymać. Dlaczego tu świnie tak chodzą? Co jest grane? Dobra, wyjdźmy tutaj wyżej po prostu i zobaczmy ten odwrócony do góry nogami świat. Mamy tutaj wioskę, która... Tam jest w ogóle krowa, która leci na tęczy. Co? Jaki fajny spider. Tylko... Myślę, że mnie zaatakuje, a nic mi nie robi, więc całkiem spoko. Ten creeper kolorowy to też jest całkiem ciekawy. Czy on wybuchnie jakoś nadzwyczajniej? Normalnie, normalnie, nawet nie zniszczył terenu. Diament leży na ziemi, to nie jest zwykły diament. Ja na pewno, jak go będę chciał podejść, to coś się wydarzy, jestem pewien. Co jest grane, to jest... Co to jest w ogóle, ja nie wiem, to jest świnia jako Blaze? Jak się zapaliła, dobra, bierzemy to. Dobra, dostałem diamenta faktycznie, ty, ale ja nie wiem, jak to się stało w ogóle. Ała, proszę mnie nie bić! Dobra, jakie ma krótkie nóżki, co lamała? Dobra, już, spokojnie, spokojnie. Już. Co jest? Ta struktura nie istnieje! Wciągło mnie w środek! Co tu się... Banany! Świat bananów! Nie, to jest niemożliwe. Gdzie ja trafiłem? Trafiłem w najpiękniejsze miejsce na ziemi. Te banany tańczą! Nie, to tak, widzowie, być nie może. Ja tego nie mogę tak zostawić. Pora się przebrać w banana. Banan! O Boże, co ja robię ze swoim życiem? Nie wiem, ja się przebieram za banana na filmie. Dobra, jak już jestem tym bananem w tym świecie bananów, to musimy uderzyć jednego banana. Proszę, jeżeli wszystkie mnie banany zaatakują potem, jak ja uderzę jednego, to ściągam ten strój. Nic się nie stało, o tyle dobrze, bo myślałem, że te banany mnie będą chciały atakować. Dobra, wiecie co? Wychodzę, idę stąd. To jest kopalnia, która normalnie jest pod ziemią, ale tu jest nad ziemią. Jaki chłopek, ja nie mogę, dobra. Co tu się wyprawia? To jest najdziwniejsze miejsce w Minecraft. Chłopie, czym cię tuczyli, nie wiem, ale zjadłeś mega dużo, naprawdę. Dobra, czekaj, idę zawalczyć z domem. Odejdź, odejdź! Nie chcemy cię tu, rozumiesz? Dostajesz bananem po... albo teraz bananem ci dowalnę. Mocny banan, widzisz? A, boli cię, kurczę, boli... Oła!
Dobra, mięso zombiaka. Co jest z tym szkieletem? Dobra, co to są za górki? O co chodzi z tymi górkami? Co one mi dają? Dlaczego jest noc? Ja chcę, żeby był dzień. Halo, możemy zrobić... One mnie biją, jak ja wlazłem do wody, czy jak? Co jest? Nie mogę wejść do wody, bo mnie biją pszczoły. No ja no, spojrzałem znowu na tego trzygłowego Endermana. No to jest, kurczę, przecież jakiś żart, nie? To jest przecież, żart! No nie wrzucaj mnie do wody! O Boże, to jest ciężki świat. Dobra, co to jest? To jest drewno? Jakiś pień. To był wielogłowy creeper. Nie no, proszę, zostawcie mnie w spokoju. Dajcie mi normalnie tutaj pograć, pozwiedzać ten teren. I tak nie mogę się przespać, bo nawet nie ma łóżka. Chociaż jestem, ja się mogę założyć, nawet że jakby było łóżko, to na bank nie da się w nim spać. Dobra, to był ten creeper. Patrz, ile on ma głów. O, namierzył mnie, dobra, pszczółka. O kurczę, dwa creepery. Dobra, słuchaj, tym małym załatwimy dużego. Uwaga, patrzy to. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że to się uda. Dobra, słuchajcie, ja nie wiem, czy ja już zwiedziłem wszystko, czy nie zwiedziłem wszystkiego. Tam jest w ogóle stronghold też na górze, ta? No to nieźle, niezłe jaja, dobra. Albo w tą wieżę. Wow, dobra, co mnie bije? Wow, ale dlaczego mnie tak zaatakowały te pszczoły nagle bez ostrzeżenia? Ja nawet nie wlazłem do wody. Proszę mi nic nie... O nie, no już patrzy na mnie ten Enderman. Dobra, i mnie zabije, no jestem pewien, nie? Już nie żyje, no i umieram. 3, 2, 1, 0. Goni mnie coś... Aha, wszystko mnie goni, wszystko co się da. Dobra, pomóż mi, dzięki. Dobra, zobacz, to jest miedziane? Dobra, ginę. Co jest grane, dobra. Co tu się wyprawia? Dlaczego tu nagle pioruny zaczęły strzelać? Idę tam jeszcze raz. Przeszkadza mi to. Deszcz pada, co to jest? Co to jest, to są żaby? Żaby padają z nieba, żaby. Ja nie mogę, co tu się wyprawia? Dobra, podejdźmy do tego, bo to zaczyna jakoś dziwnie strzelać, jak ja się zbliżę. Uwaga, uwaga, patrzcie, jest. Strzelają pioruny, jak się zbliżę do tego czegoś. To jest jakiś jeden wielki piorunochron. Dobra, kichać go na razie. Odejdźmy od niego. Kaktusy tu rosną, dobra, to akurat jest normalne. Aczkolwiek, dobra, z tymi kaktusami na bank coś jest nie tak, nie? Podejdę do nich i coś się stanie, uwaga. Nie, no to normalne kaktusy, dobra, dziwne. Nic się nie stało z dziwnego, a myślałem, że się stanie. Dobra, coś tu jest w środku? Musi tu coś być. Nie mogę tego rozwalić. Coś tu jest na pewno, to jest nie bez powodu, tu jest taki duży dirt. Tylko ja nawet nie jestem w stanie zdobyć itemu, bo ja nie wiem, jak to wygląda. Pewnie craftingi też tu są wszystkie pomylone. Pewnie łopata to jest crafting. Crafting to jest pewnie łóżko i inne tego typu rzeczy. I ja nigdy w życiu nie skraftuję tego, co będę chciał, nie? No jasne, bijcie mnie wszyscy dookoła, jasne, oczywiście. Nie wiem, dlaczego pioruny strzelają obok mnie, a tu jest w ogóle lis, który ma wykręcony łeb. Jasne, gdzie my jesteśmy? Gdzie ja trafiłem? To jest jakieś... To jest dziwne, gdzie ja trafiłem. To są jakieś zaświaty Minecrafta, nie? A tutaj chyba nie powinno mnie być. Dobra, czekajcie, przejdźmy tu i zobaczmy jakoś... I ostatnia rzecz, jeszcze jedna rzecz, jeżeli mnie zaskoczy, to wychodzę z tej gry. Ale jak już mnie nic nie zaskoczy, to spędzę tu resztę swojego życia. Dobra, to jest dom z craftingu, to jest wystarczająco zaskakujące. A ten crafting jest w ogóle jakiś taki dziwny, bo on z każdej strony ma jakby crafting. Nie można go użyć. Dobra, co jest grane? Dlaczego te pszczoły wyleciały? Te pszczoły się za mną lecą, nie wiedzieć czemu, nie wiem po co. Ale dobra, wejdźmy do środka. I ja nie mogę, co tu się wyprawia? Tu masa tych szkieletów jest, ale one na całe szczęście nie są takie celne jak... Jest łóżko! No nie, no potwory są w pobliżu, dałbyś mi zasnąć! Kurczę, chodźcie tu. Dobra, bijcie się ze sobą, dobra, idziemy spać. Tak jest! Nie, nie wychodzimy z łóżka. Jest, będzie dzień! Jest dzień! Let's go, ale was ograłem, dobra, łóżko jednak działało jak łóżko, a byłem świecie przekonany, że jak ja się w nim położę, to na przykład się obudzę, kurde, w nederze. To by było mega mocne, jakby tak się stało, to byłbym w mega szoku. Dobra, lecimy jeszcze zobaczyć, co mogę jeszcze zobaczyć? Chyba wszystko zobaczyłem, czy jest tutaj coś jeszcze, co by mi mogło zdziwić? Dobra, idziemy do tego Dirt Here. Nie wiem, co to tam robi, tam coś jest znowu, nie wiem, co to jest. Tam jest jakiś portal. Dobra, ja chyba jeszcze tu zostanę troszkę, bo dobra, tam są jakieś budynki z diamentów i złota. Nie wiem, co tam będzie, aczkolwiek domyślam się, że mogą tam być po prostu skrzynki wypełnione dirtem. Trochę na to liczę, bo przyda mi się to do tego, żeby dostać się do tych portali i prosiłbym, żeby tak się stało, proszę. Uwaga, wejdziemy tu. Wow, dobra. Idziemy do tych portali po prostu.
Zobaczmy w takim razie, co to, co tam się będzie działo. Czy to się zmienia w ogóle wszędzie, czy w Netherze też będzie tak dziwnie. Jak w Netherze będzie dziwniej, to nie wiem. Nie wiem, co by się mogło stać w Netherze, żeby to było jeszcze bardziej dziwne. Ten portal już jest dziwny. Nie wiem, wejdźmy w niego, zobaczmy, dokąd mnie przeteleportuje, ale wygląda, jakby miał mnie do Netheru przenieść. Więc to po prostu sprawdźmy. Uwaga, proszę. To jest chyba do endu. To nie był chyba dobry pomysł tu wchodzić. Aha. Jak widać, Nether jest normalny.